hodowli kozadem, oprócz odmian ziarnowych, biogazowych, bardzo ważny dział to hodowla odmian kiszonkowych. Dobre odmiany kiszonkowe, żeby mogły być uznane jako odmiany kiszonkowe, muszą spełniać kilka ważnych cech. Mianowicie odmiana powinna zapewniać wysoki udział suchej, świeżej masy z hektara, ale też duży udział kolb, co zapewnia odpowiednią masę skoncentrowanej energii zawartej w ziarnie. Takim przykładem jest odmiana Baobi. Jest to nasza nowa odmiana, zarejestrowana w 2018 roku z doskonałymi wynikami kiszonkowymi. W badaniach coboru w 2018 roku na 63 oceniane odmiany, odmiana zajęła drugie miejsce pod względem plonu ogólnego suchej masy. Odmiana z ogromnymi również kolbami, co zapewnia odpowiednią jakość kiszonki. Odmiana nadająca się do uprawy praktycznie na wszystkich stanowiskach glebowych, tworząca dużą masę z roślinami, z cechą stay green, która jest widoczna praktycznie do samego końca okresu wegetacji. Mówiąc o odmianach kiszonkowych, nie sposób nie wspomnieć o odmianie Herkuli. Jest to jedna z naszych najbardziej rozpoznawalnych odmian kiszonkowych, które swoją nazwą nawiązują do mitycznego Herkulesa. Nie bez powodu zresztą, ponieważ rośliny są bardzo duże, tworzące dużą masę, świeżą i suchą masę. Pomimo tego, że jest to odmiana kiszonkowa, dwa razy w ciągu ostatnich lat zdarzyło się, że odmiana była zgłoszona do badań również na cele ziarnowe i spotkało nas niemałe zaskoczenie, ponieważ odmiana ta dwa razy była najwyżej plonującą odmianą na ziarno w Polsce spośród wszystkich badanych odmian, spośród wszystkich hodowli. Zresztą dobra kiszonka powinna charakteryzować się tym dużym udziałem kolb i myślę, że jest to jedna z najważniejszych zalet odmiany Herkuli.